Pozdrawiam wszystkich z Garczyna. Jesteśmy razem z Oblacką Liturgiczną Służbą Ołtarza, czyli z ministrantami z naszych parafii nad jeziorem Garczyn. I tutaj przez 5 dni mamy propozycję taką wakacyjną dla naszych ministrantów, dlatego żeby przede wszystkim ich nagrodzić za ich całoroczną pracę, całoroczną służbę przy ołtarzu, żeby się z nimi pomodlić, trochę zbudować wspólnotę, zintegrować te nasze wspólnoty. Ale przede wszystkim ministranci mają dużo takiego czasu na to, żeby uczestniczyć w różnych zajęciach, takich zajęciach survivalowych, jak strzelanie z łuków, jak bitwa paintballowa, jak przeprawa przez bagna. Mieliśmy też już nocne podchody, jest dostęp do jeziora, a więc spotykamy się też na plaży. Przede wszystkim nam chodzi o to, żeby ci chłopcy poczuli, że są docenieni, że też warto służyć przy ołtarzu Pana Jezusa. Wszystkich, którzy by chcieli zostać ministrantami, bardzo serdecznie zapraszam, żeby nimi byli, żeby też w przyszłości uczestniczyli w takich wydarzeniach, jak również zapraszamy na rekolekcje Dni Skupienia, które służą pomocą w rozeznawaniu powołania. Jestem Karol, jestem ministrantem w parafii w Kodniu. Bardzo mi się podoba ta wycieczka, bo jest dużo atrakcji. Dzisiaj już się kąpaliśmy w jeziorze i druga grupa pójdzie na bagno i na paintball. Jestem z Obry, jestem aspirantem, ministruję na ministranta. Najbardziej mi się tu podobało, jak poszliśmy w nocy na podchody do lasu oraz jezioro. Przyjechałem z Wrocławia. Jestem lektorem. Najbardziej podobała mi się dzisiaj wyprawa na bagna oraz gra paintballowa. Thank you.